Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Portrety. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Paweł Sztama. Dzień dobry. Historyk pracujący w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Warszawie w centrali, więc to nie takie oddziałowe, tylko centralne. No i człowiek, który chyba najwięcej wie o postaci, którą dzisiaj Państwu chcielibyśmy przybliżyć, czyli o Józefie Goldberg-Różańskim. Pan Paweł pisze doktorat na temat tej postaci. Potwierdza Pan, czy zaprzecza? Potwierdzam. No dobrze, to ja myślę, że tak dużo osób, które sięgają po leksykon bezpieki, który jest w opracowaniu pod redakcją doktora Witolda Bagińskiego i Magdy Dźwigał, pewnie tam poszukiwało od pierwszego tomu właśnie tego biogramu Józefa Różańskiego. I tu pytanie do Pana, Panie Pawle, czy jest aż tak dużo materiałów, że on nie powstał? Czy Pan pisze, czy Pan napisał i dopiero się ukaże? Staram się w przypadku tej postaci być rzeczywiście bardzo rzetelnym. Tutaj historyk musi być zawsze rzetelny, prawda, ale w przypadku takiej postaci trzeba rzeczywiście przejrzeć ogromną ilość materiałów, które znajdują się w różnego rodzaju archiwach. W tych archiwach one są rozproszone, w różnych archiwach, więc grzebania jest dosyć sporo. Taki biogram na pewno powstanie i już teraz mogę zaręczyć, że będzie to jeden z największych biogramów, jaki zostanie opublikowany w którymś tam tomie, prawda, bo staramy się, żeby hasła w leksykonie bezpieki były przede wszystkim w sposób kolejności alfabetycznej, żeby były publikowane. No jeszcze do litery R nie doszliśmy. W trzecim tomie będzie na pewno bliski współpracownik Józefa Różańskiego, jego szef, generał Roman Romkowski, wiceminister bezpieczeństwa publicznego. Taki biogram będzie opublikowany. Natomiast w przypadku pułkownika Józefa Różańskiego, czy tak jak niektórzy chcą, Józefa Goldberga, bo przez połowę życia tym nazwiskiem pułkownik Różański, pułkownik Józef, czy tam Jacek, jak jest nazywany, często był nazywany przez swoich kolegów, a nawet osoby, które znały Różańskiego, profesor Jerzy Wojciech Borejsza, czyli bratanek Józefa Różańskiego, nawet w swojej książce, w swoich wspomnieniach praktycznie nie wspomina o Józefie Różańskim, tylko mówi o Jacku Różańskim. I taki biogram na pewno zostanie przygotowany. Materiałów jest bardzo dużo, tak jak powiedziałem wcześniej. Chyba żaden funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa, tego stalinowskiego, chyba do żadnego z funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa nie ma tak bogatej bazy źródłowej, szczególnie jeżeli chodzi o ten okres stalinowski tuż po jego odejściu z aparatu bezpieczeństwa, czyli lata, połowę lat 50., jak właśnie do Józefa Różańskiego. Tak jak pan redaktor powiedział, no są różne postaci w aparacie bezpieczeństwa. Ludzie, którzy się interesują historią aparatu bezpieczeństwa, na pewno są w stanie wymienić Julię Brystygię, Romana Romkowskiego, Józefa Świata. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o pułkownika Józefa Różańskiego, jest to człowiek, który ma rzeczywiście, można przygotować bardzo obszerne opracowanie, aczkolwiek no trzeba, tak jak powiedziałem wcześniej, pogrzebać w dokumentach, żeby udało się dotrzeć do prawdy. Aczkolwiek no, ta prawda wyłania się, znaczy ta prawda można zawrzeć w jednym takim sformułowaniu, że była to jedna z najbardziej mrocznych postaci nawet chyba polskiej historii. Nie jestem fizjonomistą i nie chciałbym się bawić może fizjonomistą, ale takie najbardziej klasyczne zdjęcie, które funkcjonuje
Józefa Różańskiego, Józefa Goldberga Różańskiego. To jest zdjęcie, które zresztą dzisiaj nawet sprawdziłem jeszcze, czy to samo zdjęcie jest na Wikipedii, gdzie jest twarz człowieka o dosyć takim charakterystycznym spojrzeniu, dosyć szyderczym, ale to nie jest twarz, w mojej ocenie, mówię tutaj, proszę Państwa, czysto subiektywnie, oprawcy, raczej bym powiedział takiego trochę, nawet bym powiedział amanta filmowego, który grał złe postaci, a tą postacią złą nie był, więc takie jest moje pierwsze wrażenie, jak patrzę na jego fotografię. Osoby, które opowiadały o Różańskim, między innymi generał Stefan Bałuk, cichociemny żołnierz AK, w jednym z filmów dokumentalnych o bezpiece, gdy opowiadał, mówił o Różańskim, powiedział, że to była twarz niezwykle inteligentna, że to spojrzenie potrafiło przeszywać i gdybym miał porównać Różańskiego do jakiejś postaci literackiej, to by był to Mefisto z Fausta. Czyli taki rzeczywiście osoba na pierwszy rzut oka, która wydaje się nie być osobą złą, ale jest po prostu tym złem do szpiku kości po prostu przeniknięta. Zresztą to nie było tylko wrażenie żołnierzy, którzy byli przez Różańskiego przesłuchiwani. Na przykład jego, można powiedzieć, koleżanka Stanisława Sowińska, działaczka KPP, PPR-u, bliska współpracownica Mariana Spychalskiego, która siedziała w więzieniu w okresie tak zwanego poszukiwania, tak zwanego wroga wewnętrznego w PZPR, opowiadała, miała identyczną opinię co do twarzy Różańskiego, że przeszywające, mroczne spojrzenie, ale na pewno to nie jest spojrzenie człowieka, który się wydaje osobą złą, a jednak był i tak jak powiedziałem, na wskroś złą osobą i to swoją pracą, szczególnie w okresie aparatu, gdy pracował w aparacie bezpieczeństwa, udowodnił, że był człowiekiem bezlitosnym, nieraz bez skrupułów, potrafiącym niszczyć i łamać kręgosłupa, nieraz życie wielu niewinnych ludzi. Odwołując się do tytułu powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara, zaraz o zbrodni i ewentualnej karze porozmawiamy, ale przejdźmy do historii, bo zawsze coś nas kształtuje, z jakichś warunków wyrastamy, ktoś nas wychowywał, jakieś środowisko, jakieś miejsce i to jest bardzo ciekawa postać chyba obok Jakuba Bermana, człowiek, który wywodził się z bardzo, można powiedzieć, przyzwoitego, zamożnego domu, a czy jego rodzice się rozeszli. No ale druga matka, bo rzeczywiście po takim, można powiedzieć, podziale, po rozwodzie Józef mieszkał z matką, pozostali rodzeństwo z wujem, czy raczej ze stryjem i z ojcem. On potem wraca do domu, kiedy już się pojawia druga żona jego ojca i była to jedna z takich bogatszych rodzin żydowskich, mieszczańskich w Warszawie. Tak, ja się przeglądałem, myśląc o Różańskim, zastanawiając się, co go w ogóle skłoniło do tego, że wszedł do ruchu komunistycznego, bo tak jak pan rektor powiedział, to była rzeczywiście rodzina, ojciec Różańskiego był znanym dziennikarzem, był redaktorem naczelnym jednej z najbardziej popularnych gazet żydowskich, Haintu. Abraham Goldberg zresztą jego szczątki spoczywają na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie. I człowiek, który z komunizmem jako tako nie miał praktycznie nic wspólnego. Ja gdzieś znalazłem informację, że jego ojciec był w ogóle, ojciec Józefa Różańskiego był przeciwnikiem komunizmu, że do jego wizji świata komunizm w ogóle nie postrzegał komunizmu jako coś dobrego. Z drugiej strony okazało się, że jego dzieci Abrahama Goldberga, czyli
Wojciech, Jerzy, przepraszam, Jerzy Borejsza i Józef Różański weszli do tej ideologii, zakochali się wręcz w tej ideologii, działali w imię tej ideologii i tak naprawdę ja do tej pory nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego to się stało. Co się stało, że właśnie ten młody, inteligentny człowiek został komunistą. Jest w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego zachowała się teczka studencka Józefa Różańskiego i tam jest między innymi zdjęcie młodego Różańskiego. Kiedy pokazałem to kilku moim koleżankom, co by powiedziały o tym człowieku, nie mówiąc kim on jest, no powiedziały, że no, wydaje się to dosyć przystojny, atrakcyjny młody człowiek, dobrze ubrany, w dobrze skrojonym garniturze, jak na tamte czasy oczywiście odpowiednio ubrany, natomiast nic nie wskazywało, że ten człowiek już wtedy był zaangażowany w komunizm, bo on zaczął komunizować już w gimnazjum. To było zdjęcie, które było robione pod koniec gimnazjum, kiedy Różański pisał maturę i w tamtym czasie Różański, który uczył się w gimnazjum Chinuch. Było takie gimnazjum na Placu Krasińskich w Warszawie. Dzisiaj już nie ma zresztą dokumentów dotyczących tego gimnazjum również. Ja bardzo skrupulatnie próbowałem znaleźć te dokumenty. Niestety nie zachowało się praktycznie nic. Wiemy tylko po prostu, jak Różański zdał maturę, bo to jest w aktach archiwum Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast niestety dokumenty z jego gimnazjum się nie zachowały, ale wiadomo, że w tamtym okresie już zaczął komunizować, ba, nawet zaangażował się w takie kółko samokształceniowe, były takie modne w okresie właśnie, wielu komunistów w okresie gimnazjalnym, w okresie szkoły średniej angażowało się, tworzyło takie kółko samokształceniowe, gdzie sobie opowiadali, jaki to komunizm jest wspaniały, jak to w Związku Radzieckim, już później, kiedy Związek Radziecki powstał, Związek Sowiecki, jak już powstał, to oni sobie opowiadali, jak to jest wspaniały kraj, miodem i mlekiem płynący. I ta utopijna wizja po prostu do nich trafiała i Różański był zaangażowany, miał nawet być relegowany ze szkoły na kilka tygodni właśnie za związki z ruchem komunistycznym. A co jest ciekawe, co jest istotne, podobno wówczas w tym kółku działał z Janem Jakubem Tenenbaumem. To był człowiek, który później został lekarzem i został zamordowany w zbrodni katyńskiej. Czyli można powiedzieć, że Tenenbaum odszedł całkowicie od komunizmu, natomiast Różański w tym komunizmie został, ale wracając do meritum, próbując powiedzieć, nie umiem powiedzieć, jak to się stało, że właśnie człowiek z, tak jak pan powiedział, przyzwoitej rodziny stał się komunistą. Co go popchnęło do tego, że po prostu wszedł w te struktury? Jak rozumiem, on sam o tym okresie w żaden sposób nie pisał, czy też w jakichś aktach nie zostawił śladu, bo akurat jeśli chodzi o wybory Bermana, no mamy tą okazję, mamy tego rodzaju sposobność, że sam Berman o tym opowiedział już świętej pamięci dziennikarce Teresie Torańskiej w książce Oni. Rozumiem, że nigdy do tego okresu sam Różański się nie odwoływał, nie nawiązywał, bo fascynuje mnie to też jeszcze z tego powodu, że Różański bardzo długo działał też jako po prostu człowiek związany z ruchem syjonistycznym. Potem nawet jak już został w KPP, jak już był zaangażowany mocno w KPP, to był szefem sekcji żydowskiej, ale ja rozumiem, że wtedy ta sekcja żydowska miała zadanie raczej Żydów wydobywać z tego judaizmu. Tak, to prawda. Niestety Różański opowiadał o swoim życiorysie. Jedyną historyczką, która zresztą w ogóle historykiem, który z nim rozmawiał, była już nieżyjąca profesor z Olsztyna, pani Barbara Fiałkowska. Niestety
taśmy, które zostały nagrane wówczas, podobno gdzieś się zachowały i wiem, że Archiwum Magnowych próbuje wydobyć te taśmy. Natomiast trudno, on w biografii, jedynej biografii, która jest Różańskiego, jedyna naukowa biografia, która jest, pomimo tego, że tam jest wiele niedociągnięć. Fiałkowska nie miała dostępu do bardzo wielu dokumentów, do bardzo wielu akt. Pomimo tego, że rozmawiała z samym Różańskim, no to jednak nie była w stanie pewnych rzeczy zweryfikować. Natomiast on wprost nie odpowiada, ale również w ankietach personalnych różnego rodzaju, on przechodzi do tego do porządku dziennego. Po prostu mówi, że przystąpiłem do ruchu komunistycznego, w tym czasie działałem właśnie w strukturach młodzieżowych, bo przecież działał w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej Życie na studiach, tam się zaangażował, zresztą tam zaangażował się bardzo wielu później prominentych komunistów. Jego kolegą z tamtego czasu, z tej działalności był nie kto inny jak Włodzimierz Sokorski, czyli osławiony wieloletni minister kultury, tak, no postać również można powiedzieć demoniczna, jeżeli chodzi o polską kulturę i człowiek, który zniszczył... Ale też barwna. Tak, barwna, ale człowiek, który zniszczył naprawdę bardzo wiele życiorysów i bardzo wiele karier. Natomiast tak jak powiedziałem, no, nigdzie nie ma odpowiedzi na to, co go właśnie skłoniło do tej działalności w ruchu komunistycznym, ale rzeczywiście on prawdopodobnie ze względu na swoje pochodzenie był rzucony na tak zwaną ulicę żydowską, na ten odcinek żydowski, działał między innymi w centralnym biurze żydowskim i w różnego rodzaju mniejszych organizacjach, jak Agroid, Gezert, które miały wydobywać Żydów na rzecz idei komunistycznych, miały pozyskiwać Żydów na rzecz idei komunistycznych. To się nie do końca udało, bo jednak proszę pamiętać, bo to jest rzecz, trzeba tutaj podkreślić, że o ile w samym ruchu komunistycznym Żydzi stanowili dosyć duży odsetek działaczy, to jeżeli chodzi o całą populację Żydów, którzy mieszkali w Polsce, tych komunistów jednak było niewiele. Więc to jest, tutaj to trzeba rozróżnić. Tak samo jak w Bezpiece mówi się o tym, że prawda, że tych komunistów, Żydów było dosyć sporo. Owszem, ich również było sporo, ale jeżeli weźmiemy całą polską, całą Bezpiekę, no to jest tam... nie wiem, 20-30%. Zależy jak to kto ocenia, czy to jest dużo, czy to jest mało. No ale myślę, że do tego tematu jeszcze przyjdziemy. Tak, no czy jeśli chodzi też o KPP, też warto przypomnieć, podkreślić, że była to partia nielegalna przed wojną. Jest jeszcze jeden taki wątek, który się wielokrotnie pojawiał w tym takim ogólnym obrazie Józefa Goldberga Różańskiego, to znaczy dosyć wczesny werbunek do NKWD i związki właśnie z sowieckim aparatem bezpieczeństwa. Tak, to powiem tak, dopóki Rosjanie nie otworzą archiwów, można tylko przypuszczać i można gdybać. Różański w swoich życiorysach pisze wprost o tym, że współpracował z NKWD, ale ta współpraca rozpoczęła się w 1939 roku. I on w każdym dokumencie, w każdej ankiecie personalnej, czy to partyjnej, czy bezpieczniackiej, pisze o tym wprost. Tak, rozpocząłem działalność, współpracowałem z NKWD na różnego rodzaju tam stanowiskach i tak dalej. Do tego okresu, myślę, początku wojny, bo to był przede wszystkim ten początek wojny, II wojny światowej, kiedy Niemcy i Sowieci napadli na Polskę, to były lata 39-40. Wówczas na 100, można powiedzieć, 1% Różański współpracował, natomiast tak jak powiedziałem, w polskich archiwach nie ma żadnej informacji o tym, jakoby miał współpracować wcześniej. Owszem, on wyjeżdżał na różnego rodzaju kongresy, był w Paryżu, był nawet na obszarze dzisiejszego Izraela przed 1939 rokiem, ale czy to były wyjazdy zlecone przez NKWD, czy to były rzeczywiście wyjazdy zlecone przez KPP, tego już niestety nie udało mi się ustalić. Bardzo często podkreślał to, znaczy bardzo często, o tym, że Różański współpracował przed 1939 rokiem, mówił Józef Światło w swoich audycjach.
Jest taka, jest ten fragment, kiedy on opowiada o Brystygierowej i o Różańskim. Tam był rzeczywiście wielki personalny konflikt pomiędzy tymi funkcjonariuszami, ale również Światło nienawidził Różańskiego z Wzajemnością, więc jest taka właśnie... Za co panowie nie przepadali ze sobą? Różański uważał Światłę za kompletnego idiotę, za niewykształconego, przepraszam za to wyrażenie, takiego tumana, który rzeczywiście, chłopka, który się dorwał, po prostu awans społeczny typowy dla niego, natomiast no, Światło gardził Różańskim za opinię o sobie. No i to był ten konflikt, który również był dosyć istotny, aczkolwiek był taki moment, że oni musieli współpracować pod koniec lat 40. właśnie w tak zwanej grupie specjalnej, później w biurze specjalnym. Natomiast właśnie Światło opowiadał i to pisał w tej książce, tak, za kulisami bezpieki partii, gdzie on po prostu opowiada, że Różański mu się zżalił na Brystygierową, ale i tu pada niecenzuralne słowo, zapomniała, że ja mam dłuższy staż w NKWD. I to bardzo wielu, szczególnie publicystów, brało za pewnik, że na pewno Różański był, przed wojną już rozpoczął współpracę z NKWD. Ja tego nie wykluczam. Ja tego nie wykluczam. Być może tak było. Być może to, że nie wiem, przeżył czystki stalinowskie, również być może był to przejaw tego, że on współpracował z NKWD. Natomiast proszę pamiętać, że z NKWD, że w tych czystkach stalinowskich nie tacy działacze jak, znaczy zginęli bardzo ważni działacze NKWD, bardzo ważni działacze komunistyczni, którzy mieli długi staż współpracy z sowieckimi służbami specjalnymi i to jest właśnie argument, który może obalać hipotezę taką, jakoby Różański właśnie przeżył czystki stalinowskie, bo współpracował z NKWD. Tak jak powiedziałem, nie jest to wykluczone, ale dowodu nie ma na to. Ja niestety w Moskwie nie widziałem dokumentów Różańskiego. Prosiłem kolegów, którzy jeździli do Moskwy, żeby spróbowali zobaczyć teczkę. W takim głównym politycznym archiwum rosyjskim teczki Różańskiego nie ma. Jest teczka jego żony, Izabeli Frenkiel. Natomiast nie ma dokumentów Józefa Różańskiego. To tylko nim przejdziemy dalej do wątku, co się dzieje z Różańskim od momentu wybuchu wojny w 1939 roku. Pytanie właśnie o żonę, nie żonę. Czy oni sformalizowali w końcu ten związek, czy nie? Podobno sformalizowali, zresztą umówmy się. No, Berman miał, można powiedzieć, bardzo uczciwy do tego żydowski po prostu ślub. Tak, no i dostał zgodę, prawda, najwyższych władz partyjnych. Najwyższych władz partyjnych na to. W przypadku Różańskiego właśnie w biografii Fijałkowskiej jest taki fragment, jak on, jakby to Fijałkowska cytuje, jak Różański pyta się swojej żony, no właśnie to był koniec lat 70., 80., początek lat 80. i on pyta swojej żony, Bella, a czy myśmy w końcu sformalizowali ten związek, czy nie sformalizowali? No i znaczy w dokumentach oni twierdzą, że rzeczywiście ten związek udało się sformalizować. Nie wiem, jak to de facto nastąpiło, natomiast podobno tak było, ale proszę pamiętać, że Izabela Frenkiel, później Różańska, no porównać Józefa Różańskiego i Izabelę Frenkiel, jeżeli chodzi o działalność partyjną, to jest może nie przepaść, ale dosyć tutaj jest ogromna różnica. Izabela Frenkiel to była taka, można powiedzieć, działaczka komunistyczna z krwi i kości, zaangażowana między innymi w wojskówkę tak zwaną komunistyczną, wyjeżdżającą często na Zachód. Siedziała w więzieniach polskich, tak, za działalność wywrotową. No mówmy się, komunistka była, to była działalność wywrotowa, no, to była działalność przeciwko państwu polskiemu, więc ona siedziała w więzieniach. Była studentką Uniwersytetu Warszawskiego. Tego uniwersytetu nie ukończyła ze względu na swoją działalność, a po prostu została wyrzucona z UW za działalność komunistyczną. W przypadku Józefa Różańskiego nic takiego nie ma. No o czym jeszcze warto tutaj powiedzieć, że Józef Różański ukończył właśnie Uniwersytet Warszawski, ukończył Wydział Prawa.
nie był jakimś wybitnym studentem. Ale podobno doktorat przygotowywał. Rozpoczął doktorat, na rok czasu był na tak zwanych studiach doktoranckich. Później z tego zrezygnował, pracował później w sądzie apelacyjnym, współpracował między innymi z takimi dwoma znanymi prawnikami przed wojną, czyli Teodorem Duraczem, no i w tym przypadku można powiedzieć, że agentem NKWD i adwokatem, który bronił komunistów, ale również z dosyć pozytywną postacią, jaką był Leon Berenson, czyli bardzo, bardzo porządny człowiek, bardzo porządny adwokat przed wojną, który nie bronił komunistów dlatego, że sam był komunistą, tylko po prostu uważał, że nie nas tym komunistom się dzieje krzywda. Czy im się działa, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast to nie był działacz komunistyczny, tak jak w przypadku Teodora Duracza. No i Różański z nimi współpracował, pracował w sądzie apelacyjnym. Co jest istotne, podobno w czasie procesu Brzeskiego miał nawet podsłuchiwać rozmowy sędziów i prokuratorów, którzy bywali w trakcie procesu Brzeskiego, rozmawiali na temat tego procesu i te, co ciekawsze, informacje, jakieś smaczki miał przekazywać podobno swoim przełożonym z Komunistycznej Partii Polski. No ale facet zrobił adwokaturę, był adwokatem. Ja próbowałem odnaleźć jego dokumenty w Radzie Adwokackiej w Warszawie. Niestety w Warszawie na listę adwokatów jest 3 Józefów Goldbergów wpisanych. I nie jest możliwe ustalenie, który Józef Goldberg to jest ten właściwy. Nie ma problemu z odnalezieniem dokumentów adwokatów po wojnie. Natomiast niestety bardzo wiele dokumentów z Rady Adwokackiej i przedwojennej warszawskiej się po prostu nie zachowało. Z tego też jest problem, żeby ustalić na przykład, jakie sprawy prowadził. Ale wiadomo jest na pewno, że te studia ukończył, że zrobił aplikację, że praktykował. I wbrew pozorom to wykształcenie na pewno się przydało później w jego późniejszej działalności, kiedy został szefem pionu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I oni właśnie w tym okresie Różański z Frenkiel się poznali, z Izabelą Frenkiel oczywiście, prawdopodobnie zawali związek małżeński. Oni byli praktycznie do samego końca, bo Różański zmarł w 1981 roku. Jego żona Izabela Różańska zmarła w połowie lat 80., jeżeli ja dobrze pamiętam, ale oni całe życie już później byli ze sobą właśnie tam gdzieś od połowy lat 30. W zasadzie fascynująca miłość, mimo okoliczności i warunków. Panie Pawle, wrzesień 39. Większość działaczy komunistycznych nie ucieka ani na południe, ani na zachód, tylko właśnie na wschód. Oczywiście kwestie pochodzenia żydowskiego tutaj odgrywają ogromną rolę, ale przede wszystkim ta przynależność do tej nowej wiary, nowej religii, do komunizmu. Co się dzieje z Józefem Różańskim od września 39 roku? Tak, Różański, zresztą tam koniec lat 30, to proszę pamiętać, że to jest rozwiązanie KPP, to jest wymordowanie właśnie bardzo wielu działaczy. Ta partia nie istnieje. No a Różański musi jakoś na życie zarabiać, więc zarabia właśnie praktykowaniem tutaj swojej działalności, jest adwokatem. We wrześniu 39 roku Różański wraz ze swoją żoną Izabellą, a także z rodziną swojego brata, czyli Jerzego Borejszy, późniejszego prezesa Czytelnika, najpotężniejsze wydawnictwo, prawda, powojennej Polski, uciekają na wschód. Różańscy docierają do Kostopola. Z tego, co pamiętam, Borejszowie również, tylko Borejszowie się zdecydują jechać dalej do Lwowa, natomiast Różańscy zostają w Kostopolu, gdzie witają, rzucając kwiaty na czołgi, między innymi, podobno Izabela Różańska to robiła, rzucała kwiaty na czołgi czerwonoarmistów, które wkraczały do Kostopola. No oni oczywiście są uradowani, tak? Oni są szczęśliwi, że w końcu przychodzi ich wspaniała, ta wymarzona władza ludowa, no i pogoni tych Białopolaków, tych burżujów, prawda? Tutaj zaprowadzimy tą sprawiedliwość społeczną w końcu. Kraj rad przesuwa się, tak, broni w cudzysłowiu swojego, prawda, historycznego terytorium, jak to Mołotow twierdził, kiedy wojska sowieckie przekraczały
nielegalnie granicę II Rzeczpospolitej i oni w tym Kostopolu mieszkają. Tam właśnie Różański zaczyna współpracować w NKWD. Jest między innymi w takiej specjalnej komisji, która ma orzekać obywatelstwo sowieckie dla Polaków. Właśnie zaczyna współpracować z NKWD, bierze udział w jakichś akcjach NKWD, które miały na tamtym terenie udział, ale co jest istotne i co jest ciekawe i dopiero jakieś potwierdzenie tak naprawdę dzisiaj rozmawiając z kolegą udało nam się ustalić, w roku 1940 ma podobno wyjechać do Starobielska, do obozu, gdzie są przetrzymywani polscy jeńcy wojenni i tam przez ileś dni, no trudno to zweryfikować, ile to było dni, przez jakiś okres czasu ma pracować jako tłumacz. Podczas tych słynnych przesłuchań, kiedy polscy jeńcy są przesłuchiwani, prawda, gdzie starają się ich... Zwana misja Zarubin. Tak jest, gdzie NKWD-ści starają się wydobyć tych, z którymi można współpracować, a tych, którzy nie można współpracować, no to wiadomo, co się nimi stało, Sowieci wymordowali, tak, polskich oficerów. I on podobno właśnie tam, znaczy, na co dowodem jego, że on tam był, miało być to, że on właśnie spotkał tego Jakuba Jana Tenenbauma, który wówczas był lekarzem, był po prostu typem inteligenta, który został powołany do wojska, był lekarzem w wojsku, został wzięty do niewoli w 1939 roku przez Sowietów, no i zostaje umieszczony w Starobielsku. I co jest, proszę Państwa, istotne, rzeczywiście Jakub Jan Tenenbaum był w Starobielsku. Był rzeczywiście, tam był przetrzymywany, później został zamordowany w Charkowie, bo oficerowie ze Starobielska byli mordowani w Charkowie. I rzeczywiście ten człowiek tam był. No i Różański o tym właśnie Fijałkowski opowiadał. Wydaje się, że jest to, oczywiście Różański mógł się dowiedzieć również po wojnie, tak, co się z jego kolegą stało, no umówmy się, niektórzy komuniści wiedzieli tak naprawdę, co się stało z polskimi oficerami, którzy zostali zamordowani w zbrodni katyńskiej, że nie Niemcy, ale właśnie Sowieci, no przecież jest tutaj słynna historia z Wacławem Komarem, czyli bardzo ważną postacią ruchu komunistycznego i później przecież aparatu bezpieczeństwa, który doskonale wiedział, co się z polskimi oficerami stało w Katyniu. I Różański również mógł wiedzieć na przykład, co się z jego kolegą stało. Natomiast kto wie, czy on rzeczywiście tam nie pojechał, tam nie był i tam nie pracował właśnie jako tłumacz, tłumacząc po prostu tym NKWD-stom, którzy nie znali języka polskiego, albo być może niektórzy znali, niektórzy nie. Natomiast Różański znał kilka języków, w tym doskonale znał rosyjski. On by miał właśnie być tłumaczem. Później miał wyjechać z tego Starobielska, wrócił do Kostopola, później został do Lwowa znowu przerzucony. No tam we Lwowie była cała masa komunistów, tak? To już dzisiaj wiemy, przecież tam urzędowała już przecież Julia Brystykier, tam urzędował przecież Władysław Gomułka i bardzo wielu działaczy komunistycznych działało we Lwowie. Do momentu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, kiedy cały ten zaciąg komunistów, którzy uciekli z Polski, również uciekł dalej na wschód. Ale właśnie w tym okresie, a co jest jeszcze istotne, czego nie powiedziałem, w Kostopolu podobno Różańscy miało im wpaść w ręce archiwum drugiego oddziału sztabu głównego. Ja rzeczywiście próbowałem to ustalić i wiadomo czyli jest... Czyli wywiadu. Wiadomo jest, że archiwalia dwójki przyjeżdżały przez Kostopol. Jakieś wagony z dokumentami jechały i to wiemy na pewno, ale w jaki sposób oni weszli w to posiadanie, czy jeżeli w ogóle weszli, bo tak twierdziła Izabela Różańska właśnie w jednej z relacji po latach, czy w ogóle weszli, tego na 100% nie udało się po prostu ustalić. Ale jest to prawdopodobne, więc oni również weszli w posiadanie tych dokumentów, oni mieli podobno przejrzeć te dokumenty i oczywiście przekazać nadchodzącym oddziałom NKWD również te dokumenty, a jak wiemy, no przecież część dokumentów przedwojennej dwójki jest dzisiaj, do dzisiaj przecież w archiwach rosyjskich, tak zwane, jak to Rosjanie nazywają, trofejne archiwum, z których nawet no, polscy historycy, prawda, jeżdżąc do Rosji, kiedy można było jeszcze dokumenty przeglądać, przeglądali i przecież jakieś źródła bodajże z tych dokumentów były wydawane. Co dzieje się po ataku Niemiec hitlerowskich na
Związek Sowiecki, co dzieje się z Różańskim, co się dzieje z tym jego całym otoczeniem, żoną, gdzie on ląduje? Różański przystępuje, zostaje powołany do Armii Czerwonej, ale ze względu na to, że jest bardzo chorowity, on się kompletnie do takiej służby nie nadaje, więc razem ze swoją żoną i ze swoją córeczką już wtedy, bardzo małą córką Stefanią, która miała wtedy kilka miesięcy, trafiają do Samarkandy. I to jest kolejny przyczółek polskich komunistów, gdzie żyją i mieszkają przez ileś lat wojny takie postaci jak między innymi Hilary Minc, między innymi Julia Brystygier, między innymi właśnie Józef Różański, bodajże Roman Werfel. Tam jest taka grupa polskich działaczy komunistycznych, no, którzy próbują tam przetrwać. W Samarkandzie panuje straszny głód. Tam działa Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom, tak zwany MOP. Próbują im tam dosyłać paczki, próbują jakoś ich żywić, ale ze względu na to, że wszystkie siły, cała żywność ZSRR idzie na front, również głodują ci wyznawcy tej wspaniałej ideologii, która miała im zapewnić, prawda, tutaj tą wspaniałość. I oni przecież mieli wylądowali w kraju, który postrzegali jako właśnie mlekiem miodem płynący. Rzeczywistość okazała się całkowicie odmienna. No i w pewnym momencie, i to jest bardzo istotna historia do konfliktu Różańskiego i Brystygierowej, w pewnym momencie Izabela Różańska, żeby ratować życie swojej córki, właśnie małej Stefanii, która choruje, która nie dojada, która głoduje, po prostu dostaje od przedstawiciela legalnego polskiego rządu na uchodźstwie, nie wiem, ja już teraz nie pamiętam, kilogram cukru czy 2 kilogramy cukru i trochę ryżu. I o tym dowiadują się komuniści, którzy tam, inni komuniści, którzy tam stacjonują. No i Różańscy zostają poddani obstrukcji. Ba, nie tylko obstrukcji takiej partyjnej, ale zostają oskarżeni o zdradę. Za to, że próbują ratować życie swojego dziecka za wszelką cenę, oni zostają po prostu poddani, jest taka specjalna komisja między innymi, w której właśnie pracuje Julia Brystygier, ale również Helena Markowicz. To była później bardzo ważna osoba w bezpiece, to był można powiedzieć drugi kadrowiec bezpieki po Mikołaju Orechwie i oni orzekają, że Różańscy zdradzili, że trzeba ich, jeszcze wtedy nie Różańscy, jeszcze wtedy Goldbergowie, że oni zdradzili, że trzeba ich napiętnować, a najlepiej by trzeba było ich zastrzelić za to, że po prostu za to, że ośmielili się przyjąć tutaj taką darowiznę w postaci, tak jak powiedziałem, trochę cukru i trochę mąki, czy tam ryżu. Na szczęście dla Różańskich udaje im się przekonać władzę, bo to aż się ociera o władzę w działaczy partyjnych, tego wyższego szczebla, takich jak między innymi Jakub Berman, to się ociera właśnie, te listy są słane do Moskwy. Różańska zapewnia, że nie zdradziła, że ona chciała ratować to dziecko, ale cały czas ma w sercu komunizm. Ona jest, zawsze była, jest i będzie, że mój mąż tak ciężko pracował, ale nie dojadaliśmy, mamy to małe dziecko i tak dalej. No na szczęście dla Różańskich ta sprawa jest wyjaśniona dla nich pozytywnie. Ta obstrukcja zostaje zdjęta, oni zaczynają dostawać paczki z MOPR-u. Sytuacja się zmienia, jak wiemy, na froncie w 1943 roku, że Niemcy zaczynają przegrywać, zaczynają się wycofywać po bitwie stalingradzkiej i po bitwie na Kurskim. No i Różańscy mogą, można powiedzieć tak kolokwialnie, odsapnąć. Oni cały czas jednak są tymi działaczami. Oczyścili swoje imię, no i z powrotem, można powiedzieć, wracają do łask. Z drugiej strony ja się, proszę Państwa, też bardzo często zastanawiam, jak to jest możliwe, że oni doświadczyli na własnej skórze, czym ta ideologia była, czym w rzeczywistości był komunizm. Ten komunizm nie zabił właśnie ich ukochanego dziecka, bo przy całej zbrodniczości Józefa Różańskiego, Różański bardzo kochał swoją córkę, zresztą oboje bardzo kochali to dziecko i byli dla niej w stanie, powiedzmy, złamać te zasady komunistyczne. Byli napiętnowani, opowiadano głupoty, bzdury o nich, że oni po prostu zdradzili
wierzyli, bo przyjęli po prostu trochę tej żywności, a jednak oni cały czas wierzyli. Do samego, można powiedzieć, przez okres stalinowski wierzyli w ten komunizm, wierzyli w tą partię, wierzyli w tą ideologię i to jest, proszę Państwa, coś, co ja do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć. Gdy człowiek się styka z rzeczywistością i ta rzeczywistość nie jest taka, jak się wydawało, chcę chyba troszeczkę odskoczyć od tej rzeczywistości. Nie, różańscy cały czas jednak brnęli i byli w tym ruchu bardzo zakochani, ale to też pokazuje, jak oni byli po prostu zindoktrynowani. No i to też pokazuje, że dla wielu działaczy często właśnie żydowskiego pochodzenia to był jakiś rodzaj nowej wiary. Tak, dosłownie. Tak. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, bo tutaj jak Pan mówił o tym, to mi się przypomniała taka rozmowa też właśnie Teresy Torańskiej z Romanem Werflem w książce Oni, gdzie on w zasadzie zrobił wykład sposobu myślenia działacza komunistycznego i prymatu partii nad wolą i też racjonalnością jednostki. Nigdy nie czytałem tak wstrząsającej relacji komunisty do końca wierzącego w komunizm. Polecam Państwu książkę. Panie Pawle, kiedy Józef Różański staje się tym, kim się staje, czyli kim go znamy, śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wtedy zresztą wraca do nazwiska pańskiego matki Różańskiej. Tak. W koniec 1943 roku to jest ten okres, czy druga połowa 1943 roku, gdzie Różańskim udaje się oczyścić z tych zarzutów, więc żyją już troszeczkę lepiej. No i Józef, który wcześniej próbuje się zgłosić do tak zwanej armii Berlinga, nie dostaje zgody oczywiście na to, ponieważ są napiętnowani i nie może tam wyjechać, ponieważ nadużył, prawda, zaufanie partyjne, ale druga połowa 1943 roku to jest rzeczywiście, oni są oczyszczani z zarzutów, no Józef może wreszcie wyjechać do Sielc nad Oką, gdzie tworzone jest to słynne wojsko, tak zwane Ludowe Wojsko Polskie, później tak określane, i on trafia do 3. Dywizji Piechoty imienia Romualda Trauguta. Tam jest przydzielony, tam jest politrukiem, ale chyba nie za bardzo mu to wychodzi. Kończy kurs właśnie specjalny dla oficerów politycznych. Zresztą, co jest istotne, bo jestem świeżo po dokumentach z tamtego okresu, które są przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym, co jest zabawne, Edward Ochab, który był głównym politrukiem 3. Dywizji Piechoty, pisze w jednym z raportów, że przyjęliśmy za dużo Żydów na politruków. Trzeba to troszeczkę wyrównać i trzeba to troszeczkę zmienić. To się między innymi w tym czasie Różański odchodzi z tego stanowiska politruka, bo on był politrukiem w jednym z oddziałów 9. Pułku Piechoty, który wchodził w skład 3. Dywizji i zaczyna pisać do redakcji gazet dywizyjnych. Ale ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że ta opinia Ochaba wpłynęła na to, że Różański poleciał ze stanowiska tego politruka. Natomiast no, wiemy dzisiaj, że on był bardzo krótko politrukiem i no, kto wie, czy on się po prostu sprawdził. Proszę Państwa, jak się weźmie zdjęcie Różańskiego z 1944 roku, to on w żaden sposób nie przypomina tego oficera właśnie, tego zdjęcia, tego oficera z tego zdjęcia, o którym pan redaktor mówił. On jest wtedy wynędzniały, wychudły i tak dalej. Ja nie wiem, czy on by był w stanie podrywać swoich żołnierzy, prawda, wymuszać dyscyplinę na swoich żołnierzach i tak dalej. Tak jak politrucy, przecież proszę pamiętać, że to była też, można powiedzieć, zbrodnicza instytucja, która miała dbać wszelkimi możliwymi metodami o dyscyplinę w poszczególnych oddziałach armii Berlinga. I on odchodzi z tego stanowiska politruka i dosyć dobrze się sprawdza w różnego rodzaju gazetkach dywizyjnych. Tutaj to są gazety na zachód, gazeta oficerska. No i wreszcie trafia do takiej gazety armijnej Zwyciężymy. I tam właśnie będąc członkiem tej gazety jest wysyłany jako, tak dzisiaj byśmy to powiedzieli, korespondent wojenny. To znaczy jeździ na pierwszą linię, zbiera relacje od żołnierzy, no i później wysyła to, pisze jakieś tam krótkie artykuliki, wysyła to do redakcji gazety. No i oczywiście ta gazeta później to jest przerabiane, no i żołnierze mają czytać, prawda, jak to ich koledzy walczą na froncie.
Ja przyznam się, że przejrzałem dostępne gazetki, te, które są zgromadzone między innymi właśnie w Centralnym Archiwum Wojskowym czy w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Część z tych gazet się zachowało i tak naprawdę niestety chyba tylko w dwóch artykułach podpisany jest Józef Różański. Ja nie mam żadnej pewności, że to jest ten Józef Różański. Dwa artykuły, które tam opisują, ja już teraz nie pamiętam, o czym one konkretnie, czego one konkretnie dotyczą, natomiast nie mam żadnej pewności. No są na przykład, jest jeszcze kilka artykułów, które są podpisane inicjałami JR. I być może to jest również po prostu ten Józef Różański. Ale co jest istotne, Józef Różański właśnie będąc w sierpniu 1944 roku na pierwszej linii frontu w czasie operacji tak zwanej Warecko-Magnuszewskiej zostaje ranny. Zostaje ranny na tyle poważnie, że musi wyjechać do Lublina, gdzie już się komuniści od sierpnia 1944 roku niestety zadomowili. No i tam jest po prostu, ma jakieś prześwietlenie i trafia... Przynajmniej on tak opowiada. Trafia na kwaterę do jednego ze swoich kolegów. Pytanie, kto to mógł być? Ja w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć i chyba trudno, bo niektórzy twierdzą, że to jest Mikołaj Orechwa. Nie wiem, czy to jest Mikołaj Orechwa. Moim zdaniem Różański nie mógł znać Mikołaja Orechwę. Przypomnijmy, Orechwa to był, tak jak powiedziałem wcześniej, główny kadrowiec bezpieki, który tą funkcję piastował od 1944 roku do końca 1956 roku. Jako jedyny z dyrektorów właśnie departamentów, to był jedyny facet, który przez tyle lat piastował stanowisko dyrektora jednej jednostki bezpieki, co jest też, proszę Państwa, istotne, jak był ważny, prawda, w tej instytucji. I moim zdaniem Różański nie znał Orechwy. Mógł trafić na przykład do Władysława Dominika albo Jerzego Siedleckiego, których właśnie znał ze służby, mógł znać ze służby w trzeciej Dywizji Piechoty. No i tam w trakcie jakiejś tam posiadówki wieczorem miał się prawdopodobnie żalić, że ta praca mu nie do końca odpowiada, czy może byście znaleźli mi coś lepszego. No i ktoś po prostu wysunął, że może no tutaj tworzymy aparat bezpieczeństwa, tworzymy tą specjalną policję polityczną, komunistyczną, może byś przyszedł do nas. No i tak to się dzieje, że tak naprawdę krótko po tym wydarzeniu, to jest sierpień, wrzesień 1944 roku, kiedy już tworzą się zręby bezpieki, proszę pamiętać, że to są już pierwsze rozkazy, zostały wydane, już zaciąg Kujbyszewiaków przyjechał do Lublina, gdzie został rozdzielony. Część została w centrali, część pojechała na Rzeszowszczyznę, na Białostoczyznę, zakładać po prostu wojewódzkie urzędy bezpieczeństwa. I w tym momencie Różański, wychodzą rozkazy, bardzo szybko to się dzieje, w ciągu kilku dni zostają załatwione rozkazy, że bodajże, tak mi się wydaje, że to właśnie Orechwa, który już wtedy jest kadrowcem aparatu bezpieczeństwa, resortu wtedy jeszcze bezpieczeństwa publicznego, składa zapytanie do armii, do zarządu polityczno-wychowawczego Ludowego Wojska o przeniesienie po prostu towarzysza Różańskiego, jeszcze wtedy Goldberga, nie Różańskiego, i co jest istotne. I on rzeczywiście bodajże 7 czy 9 września 1944 roku jest rozkaz przeniesienia Różańskiego z armii do dyspozycji PKWN, to jest tak ładnie nazwane. Co jest istotne, w tym samym rozkazie na przykład przeniesiony jest do dyspozycji PKWN również Roman Zambrowski na przykład. I Różański zostaje przekazany do dyspozycji PKWN, a jak wiemy, resort bezpieczeństwa publicznego był częścią PKWN i on praktycznie natychmiast zostaje funkcjonariuszem resortu. Ja teraz też nie pamiętam, ale to jest w jednym z początkowych rozkazów, które wydawał minister Radkiewicz, rozkazów personalnych. W 5., 6. bodajże rozkazie właśnie z września 1944 roku Różański jest umieszczony nie jako oficer śledczy, tylko jest do dyspozycji kapitana, wtedy jeszcze kapitana Romkowskiego, i nie zajmuje się w żaden sposób śledztwami. On się zajmuje tworzeniem kartoteki. My, jak przeglądałem te rozkazy... Tylko, przepraszam, że panu w słowo wchodzę, to jest w ogóle niesamowite, jak pewne zrządzenie losu, nie wiem, przypadek, może działanie opatrzności, paradoksalnie rzecz ujmując, sprawia, że z nieznaczącego działacza
Ludowego Wojska Polskiego politruka, działacza partyjnego, stał się jednym, został dookreślony jego los potem jako jednego z największych oprawców. To jest nieprawdopodobna historia. Tak, to jest, proszę Państwa, istotne. On, kiedy jak przychodził do bezpieki, on był nikim. W ruchu komunistycznym był de facto nikim. Jego koledzy później, którzy piastowali podobne do niego stanowiska, jak, nie wiem, Anatol Fejkin, Józef Kratko, Julia Brystykier, to były bardzo ważne postaci ruchu komunistycznego. No, Anatol Fejkin w tamtym czasie, kiedy Różański rozpoczyna służbę w aparacie bezpieczeństwa, jest zastępcą właśnie szefa, drugim politrukiem właśnie 3 Dywizji Piechoty. Później jest wiceszefem Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego. Józef Kratko, czyli późniejszy osławiony szef 4 Departamentu MBP, który zajmuje się zwalczaniem tak zwanej dywersji i sabotażów w gospodarce, w tamtym czasie jest politrukiem, jest zastępcą dowódcy Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego, czyli tych, powiedzmy, komandosów komunistycznych, zastępcą dowódcy do spraw politycznych. Później jest razem zrzucony tutaj do kraju i działa w zgrupowaniu Jeszcze Polska Nie Zginęła, którego dowódcą jest późniejszy znany kompozytor i dyrygent przecież Robert Satanowski. I to są tylko takie przykłady, prawda, że Różański w tamtym czasie, kiedy przyjeżdża do, ląduje w bezpiece, jest nikim i to pokazuje, jaką on ogromną karierę robi w bardzo krótkim czasie w aparacie bezpieczeństwa. Ale wracając do tego właśnie września 1944 roku, on wylądował właśnie w aparacie bezpieczeństwa, ale jeszcze nie w pionie śledczym, wtedy to się nazywała sekcja 7 kontrwywiadu, tylko jest po prostu, on ma tworzyć archiwum, prawdopodobnie jest to, znaczy kartotekę, prawdopodobnie jest to kartoteka różnego rodzaju organizacji antykomunistycznych, działaczy antykomunistycznych, których, przepraszam, trzeba zwalczyć, których trzeba będzie poszukiwać i tak dalej. I dopiero oficjalny rozkaz przeniesienia go do pionu śledczego, będę ten rozkaz pamiętał, bo to jest dzień moich urodzin, to jest 21 listopada. 21 listopada 1944 roku Różański trafia do pionu śledczego, którego dowódcą jest wtedy Jerzy Siedlecki, człowiek, który przez wiele lat później będzie szefem Biura do Spraw Funkcjonariuszy w Bezpiece. No i bardzo szybko zostaje zastępcą Siedleckiego i kto wie właśnie, ja powiedziałem, że to jego wykształcenie mogło mieć wpływ na to, kim on został. Proszę Państwa, kto wie, czy po prostu nie został od razu zastępcą właśnie Siedleckiego ze względu na swoje wykształcenie. No mówmy się, przedwojenny adwokat, no miał jakąś praktykę, wiedział, jak się odbywają śledztwa i tak dalej. No przynajmniej w teorii był przygotowany do tego, żeby próbować tutaj prowadzić śledztwa. Oczywiście śledztwa w bezpiece, w pionie śledczym, a także w innych pionach nie miały nic wspólnego z profesjonalnym prowadzeniem śledztwa. To też trzeba wyraźnie powiedzieć, że metody, które stosowano, o których pewnie jeszcze powiemy, to nie są metody cywilizowanego państwa, tylko no, NKWD-owskie, wschodnie, sowieckie. Ale on zostaje właśnie wtedy i co jest istotne, równie zbieg okoliczności powoduje to, że zostaje szefem właśnie pionu śledczego, wtedy wydziału już 8, gdy w nocy lwesową 1944-1945 roku powstaje Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, kontrwywiad, czyli ta główna komórka bezpieki, zostaje przekształcona w Departament Pierwszy, a poszczególne sekcje, które się wówczas znajdowały, są podniesione do rangi wydziału. No i właśnie sekcja 7 śledcza zostaje podniesiona do rangi wydziału, jest to wtedy wydział 8, którego właśnie szefem jest Siedlecki, natomiast Siedlecki wtedy zachorował. Ciężko zachorował na płuca, być może to było zapalenie płuc, być może było coś innego, no i musiał wyjechać do Moskwy, bo tam tylko można było go leczyć. No i proponuję Różańskiego, że mam tutaj świetnego oficera, który na pewno poradzi sobie z, na pewno sobie poradzi tutaj z tą pracą śledczą. No i okazuje się, że Różański zostaje
przez ileś miesięcy do lata 45 roku jest niezatwierdzonym, po prostu pełni obowiązki, a później latem 45 roku zostaje właśnie szefem Wydziału 8, czyli śledczego. Co jest istotne, Adam Humer o tym opowiadał, czyli kolejna mroczna postać, zresztą proszę Państwa, warto powiedzieć, że Humer niedaleko przystanku Historia mieszkał tak naprawdę tutaj na ulicy Marszałkowskiej. Też bardzo mroczna postać, który był później zastępcą Żeńskiego. Humer opowiadał, że to on, jemu miano zaproponować stanowisko właśnie zastępcy szefa sekcji siódmej, czyli Siedleckiego, ale on odmówił. No i w to miejsce właśnie skierowano Różańskiego, no który, tak jak powiedziałem, na nieszczęście dla wielu Polaków, no można powiedzieć, no dla wielu polskich patriotów, to on został szefem pionu śledczego, no i tak jak powiedziałem wcześniej, zniszczył bardzo wielu osobom, on albo jego podwładni zniszczyli życie, a niekiedy zdrowie. No dobrze, to teraz przejdziemy do tego najbardziej mrocznego okresu. To już pan Paweł zauważył. Śledztwo według klasycznej metody może być ostre, może być trudne, może być w jakimś sensie brutalne, ale głównie na poziomie werbalnym, czy pewnego konfrontowania potencjalnego przesłuchiwanego z innymi zeznaniami, z innymi dowodami rzeczowymi. No właśnie, a jak wygląda to śledztwo w wydaniu Józefa Różańskiego i jakie głośne śledztwa, tutaj głośne to oczywiście cudzysłów, proszę Państwa, Józef Różański prowadził. I czy prawdą jest, co jest tutaj też najistotniejsze, że on osobiście bił, czy raczej miał, mówiąc tak trochę kolokwialnie, ludzi od bicia? Różański, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że Różański osobiście bił, maltretował, przesłuchiwał. Przepraszam, że to tak ujmę obrazowo, ta paleta osób, które trafiły również w jego ręce, które były przez niego bite, jest ogromna, bo to są działacze młodzieżowi, różnych organizacji antykomunistycznych młodzieżowi. To są żołnierze Polskiego Podziemia Niepodległościowego. To są takie postacie jak na przykład Witold Pilecki. To są również komuniści w okresie, kiedy sprawa właśnie... Sprawa Lechowicza. Tak jest, sprawa Lechowicza. Lechowicza i Spychalski. Więc bardzo wiele osób Różański bił i on, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. On w jednym zeznaniu, takim dużym, nawet nie zeznaniu, bo to jest taki list napisany bodajże właśnie do biura politycznego, gdzie on wyjaśnia, stara się wyjaśnić swój życiorys od 1944 roku, no po prostu opowiada, że on przyjechał, kiedy został funkcjonariuszem bezpieki, nigdy nie sądził, że będzie bił, ale zobaczył, co robi NKWD, zobaczył, do czego namawia go między innymi Roman Romkowski, który był przecież, warto zauważyć, że wiceminister bezpieki był w okresie wojny w oddziałach partyzanckich sowieckich i tam miał jakąś robotę kontrwywiadowczą prowadzić przeciwko oddziałom, które walczyły przeciwko tym oddziałom sowieckim. I on po prostu uznał, że tak trzeba, że tak należy. No i w żaden sposób go nie broni, ale po prostu wszedł w te tryby i stał się jednym z najbardziej bezwzględnych funkcjonariuszy, bo to jest takie połączenie, taka mieszanka trochę wybuchowa, w tym sensie, że dla komunista, dla ideologii komunistycznej jest w stanie zrobić wszystko. I w przypadku Różańskiego właśnie tak było, że on tak bardzo wierzył w ten ruch, on tak bardzo wierzył w Józefa Stalina, w komunizm, że po prostu zaczął bić i bez żadnych skrupułów. Bardzo wiele śledztw, wielu jego podwładnych dostawało właśnie zielone światło do bicia przede wszystkim od niego. Oczywiście tam było, proszę Państwa, w dokumentach bezpieki bardzo często znajduje się, że bić nie wolno. Tak samo jak nie można było na przykład werbować młodocianych poniżej 18 roku życia. Oczywiście niewielu funkcjonariuszy się tym przejmowało. Bito praktycznie od samego początku. I największe natężenie tak naprawdę tego bicia, tych tortur, to są lata właśnie 44-48, jeżeli chodzi o pion śledczy, bo mówię tutaj o pionie śledczym.
I w tym okresie najwięcej, zresztą później w tych zeznaniach tych ubeków, którzy opowiadali, choćby w latach 90. Adam Humer, to oni właśnie opowiadali, że ten okres właśnie 44-48 to był ten okres, że rzeczywiście nie przejmowano się niczym, tylko jak trzeba było, to rzeczywiście sięgano po różnego rodzaju metody śledcze. Proszę Państwa, to nie były wyrafinowane metody śledcze, to nie było tak, jak nieraz sobie to wyobrażamy, o jakiś nie wiem, wyrywaniu paznokci i tak dalej. Nie, jeżeli już mówimy o takich metodach, to raczej było właśnie bicie, maltretowanie, obijanie pięt. Zresztą Kazimierz... Odbieranie snu, tak, wrzucanie do mokrego karku. Kazimierz Moczarski o tym opowiadał. 21, jeśli tak można powiedzieć, pozycji wymienił, czy 28. Tak, kilkadziesiąt pozycji, które on opowiada o tym, w jaki sposób traktowano jego. I takich jak on była bardzo wielu, bo przecież to był właśnie Moczarski, to był między innymi Jan Mazurkiewicz, pseudonim Radosław. I bardzo, bardzo wielu innych, bardzo wiele innych osób. Był właśnie rotmistrz Pilecki, tak, który przeszedł ciężkie śledztwo. Ale co jest istotne, śledztwem, które podobno się Różański interesował, opowiadał o tym jego podwładny Kazimierz Górski, nie trener, tylko funkcjonariusz bezpieki, funkcjonariusz pionu śledczego, wtedy Departamentu Śledczego, Kazimierz Górski, była sprawa generała Fildorfa. Kiedy Fildorf został aresztowany w 50 roku i to śledztwo było prowadzone przez kilka ładnych miesięcy, w protokołach nie ma informacji, że Różański się pojawiał. Natomiast Kazimierz Górski wiele lat później zeznał, kiedy starano się postawić przed sądem, między innymi Alicja Graf, która skazała Fildorfa na karę śmierci, opowiadał, że Różański przychodził na przesłuchania i rozmawiali z Fildorfem na różnego rodzaju tematy, ale przede wszystkim te sprawy oczywiście dotyczące jego działalności. Więc Różański był osobą, która uczestniczyła w przesłuchaniach. Jest sprawa na przykład Tadeusza Łabęckiego. Tadeusz Łabęcki jest bodajże wujkiem Stefana Niesiołowskiego, był wujkiem Stefana Niesiołowskiego, działaczem narodowym, którego zatłuczono w śledztwie. Na początku lat 90. próbowano wyjaśnić, gdzie w ogóle, jak to się stało. Tam było tak zagmatwana ilość zeznań, że nie wyjaśniono tak naprawdę niczego. Ale wiadomo, że on został zatłuczony i wiele wskazuje na to, że on został zatłuczony w gabinecie Różańskiego. Była postać działaczki WiN, wcześniej Armii Krajowej, później WiN, wtedy młodej kobiety, Marii Chatowskiej. Ona została pobita raz. Raz została pobita, ale to było, i to również miało się odbywać podobno w gabinecie Różańskiego. Miał brać udział między innymi Różański w tym, bo to było takie, proszę Państwa, bardzo symptomatyczne dla niego, że on bardzo często zaczynał podobną rozmowę bardzo grzecznie. Szanowna Pani, może by Pani powiedziała, co Pani sądzi o swojej działalności, albo niech nam Pani opowie, na co Chatosa mówiła, ale ja nie mam nic do powiedzenia. A może jednak coś powiesz? Może jednak coś powiesz? Nie. No i wtedy Różański zaczynał od uderzenia w twarz, od kopnięcia, i później zabrali się za nią, za tą kobietę, zabrali się podwładni Różańskiego. Zmaltretowano, zbito ją do tego stopnia, że ona nigdy później zdrowia nie odzyskała. Więźniarka, która opowiadała, jak trafiła do celi z Chatowską, kiedy ją w końcu wrzucono, bo nie była w stanie już ani iść, ani mówić, ona nieprzytomną wrzucono, stłuczoną strasznie do celi. Więźniarka po latach opowiadała, że była przekonana, że to jest agonia. Chatowska na szczęście przeżyła, ale nigdy wcześniej już nie odzyskała zdrowia i to jest udowodnione medycznie. W aktach różnego rodzaju spraw są dokumenty właśnie chatowskie, gdzie piszą, że po prostu to jedno przesłuchanie, które zaczął Różański, którym Różański kierował, doprowadziło właśnie do pozbawiło zdrowia właśnie Marii Chatowską. Zresztą ona zdążyła zeznawać na procesie Humera na początku lat 90. i później bodajże w 93 roku zmarła. Ile takich ofiar udokumentowano? O ilu ofiarach wiemy po prostu? Trudno to policzyć. Trudno to policzyć, ponieważ tych osób było bardzo wiele. No, myślę, że to są setki osób. To są setki osób. Proszę pamiętać, że w pewnym momencie Departament Śledczy
Sam Departament Śledczy, którym kierował Różański, rozrósł się do bodajże tam było 150 etatów. Oczywiście on był podzielony na wewnętrzne wydziały. Między innymi był Wydział do Spraw Szczególnej Wagi, którym przez wiele lat kierował Adam Humar i tam trafiały te najważniejsze śledztwa. Ci najważniejsi ludzie, którzy byli aresztowani, między innymi właśnie jeżeli chodzi o zarządy na przykład Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość czy inne tego typu organizacje, były właśnie funkcjonariusze, którzy pracowali w tym Wydziale Drugim, a to są takie nazwiska, które tak jak Józef Dusza, tak jak Jerzy Kędziora, tak jak Jerzy Kaskiewicz i wielu, wielu, wielu innych, którzy po prostu pracowali w tym danym wydziale. Oni się zajmowali właśnie tymi najtrudniejszymi, w cudzysłowie, śledztwami. Ale Różański jeszcze słynął z perfidii. Proszę pamiętać o sprawie Emilii Malesy. O tym warto powiedzieć. Emilia Malesa była bardzo ważną żołnierzem Armii Krajowej, która zorganizowała sieć łączności po prostu pomiędzy krajem okupowaną Polską a Zachodem. Później tą samą działalność prowadzała w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Kiedy ją aresztowano, Różański, pełen czaru, uroku, zaczął opowiadać Malesie, że przecież jestem takim samym żołnierzem jak pani. Daję pani oficerskie słowo honoru, że jeżeli pani powie, gdzie są ukryci, gdzie się ukrywa Jan Rzepecki, czyli pierwszy prezes zarządu WiN i inni członkowie tego zarządu, to im się nic nie stanie. Gwarantujemy, że my ich nawet nie aresztujemy. Malesa uwierzyła na to słowo honoru. No i rzeczywiście ci ludzie niestety zostali zgarnięci. Oni nie przeszli ciężkiego śledztwa. Akurat pierwszy zarząd WiN-u nie przeszedł ciężkiego śledztwa. Natomiast ona żyła z piętnem, przez kilka ładnych lat żyła z piętnem właśnie zdrajczyni. Po latach dopiero wyszła prawda na jaw, że Różański w ten sposób z nią zagrał. Ona mu uwierzyła, no i popełniła bodajże w 1949 roku samobójstwo. Tak ta sprawa na niej ciążyła. Różański był bezczelny, proszę pamiętać, że potrafił, Kazimierz Leski bodajże opowiadał, że jak jego siostra przyszła zapytać się o wyrok, o karę, no to Różański miał jej powiedzieć, że mówi, możecie sobie pisać do kogo chcecie, a Leski będzie siedział tyle czasu, ile ja będę chciał. I te metody śledcze, zresztą, proszę Państwa, nomen omen w dzisiejszym Muzeum na Rakowieckiej, które mam nadzieję w końcu za niedługo powstanie i zostanie, będzie można je odwiedzać, jest tak zwany pawilon 10, który jest nazywany Pałacem Cudów albo Pałacem Różańskiego. Tam łamano po prostu, do tego pałacu nie miała wstępu na przykład służba więzienna. To był budynek, w którym mogli przebywać tylko i wyłącznie funkcjonariusze śledczy albo funkcjonariusze służby więziennej, którzy można powiedzieć podlegali Departamentowi Śledczemu. Tam byli właśnie łamani, tam przetrzymywano właśnie tych najważniejszych, między innymi Witolda Pileckiego i tak dalej, więc tam dokonywało się właśnie te najcięższe śledztwa. No i kiedy tam bywam nieraz, jestem, to myślę, ile tam po prostu cierpienia przez tych funkcjonariuszy podległych Różańskiego i samego Różańskiego, właśnie ile cierpienia ci ludzie musieli przejść. Panie Pawle, jak załamuje się kariera Różańskiego jako śledczego? Czy ponosi konsekwencje za to wszystko, o czym pan mówił, i co się z nim dzieje w późniejszym okresie, czyli do jego śmierci, do 81 roku? Po tej błyskawicznej karierze, po tych właśnie metodach śledczych, to, że udało się złamać bardzo wielu działaczy, skazać bardzo wielu działaczy opozycyjnych, antykomunistycznych, Różański dostaje najważniejszą swoją misję, z jego perspektywy oczywiście, czyli poszukiwanie wroga wewnętrznego, czyli sprawa Lechowicza, Jaroszewicza, którzy mają doprowadzić śledczych, obciążyć Władysława Gomułkę. I tu jest, Różański ponosi pierwszą wielką porażkę, że z jednej strony ci ludzie zeznają, w jednego dnia zeznają tak, jak chcą śledczy. Oczywiście ci ludzie są również poddani okrutnym torturom. Drugiego dnia odwołują te zeznania. I kierownictwo PZPR, już wtedy PZPR wie, że no trzeba zmienić po prostu Różańskiego, który kieruje tym śledztwem. Różański zostaje odwołany i według nawet Jakuba Bermana zastanawiano się już wtedy, czy Różańskiego po prostu nie odsunąć od pracy śledczej. Ale wstawił się za nim
Radkiewicz-Romkowski, czyli minister bezpieczeństwa, jego pierwszy zastępca, którzy ufali Różańskiemu. Różański wraca do pionu śledczego, no i tam przebywa tak naprawdę do 54 roku. Jest jeszcze jest duże śledztwo przeciwko biskupowi Kaczmarkowi. Jest taki cytat z Różańskiego, jak właśnie Różański potrafił być bezczelny, gdzie miał powiedzieć księdzu biskupowi Kaczmarskiemu, również zmaltretowanemu i tak dalej, że ja już teraz nie pamiętam, o kim Różański mówił, ale powiedział wprost Kaczmarkowi w ten sposób, że no ja dzisiaj tak zachęciłem tam świadka tego i tego, że napisał na księdza biskupa elaborat tam na kilkaset stron. Oczywiście to miało znaczenie tak, że po prostu doprowadzono tego człowieka do takiego stanu, że był w stanie powiedzieć o Kaczmarku wszystko, łącznie tym, że był agentem UFO, jakby trzeba było, tak? W taki sposób tego człowieka potraktowano. Po ucieczce światły w 1953 roku kariera Różańskiego się załamuje. Tak naprawdę on zaczyna być tym kozłem ofiarnym, zostaje zwolniony w lutym, marcu 1954 roku. Ma wylądować w periodyku Państwo i Prawo, zresztą do dzisiaj wychodzi ten periodyk. Nomen omen, wtedy redaktorem naczelnym był profesor Stanisław Echlich, bardzo znany historyk prawa. Różański tam nie przechodzi, pracuje w Polskim Radiu. Pracuje w Polskim Instytucie Wydawniczym, z tamtego okresu przecież pamiętał go m.in. Jan Józef Lipski, niezwykle przyzwoita postać polskiej historii, który opowiadał kiedyś, że potrafił zaskakiwać, że kiedy ja współpracowałem z Różańskim i wprowadzał w konsternację wśród swoich znajomych, kiedy ty współpracowałeś z Różańskim. To był wtedy, w ten okres. No ale kiedy Światło rozpoczyna swoje audycje, to jest jesień 54 roku, już wtedy na Różańskim jest postawiony krzyżyk. To on ma być tym głównym kozłem ofiarnym, który ma stanąć przed sądem, ma odpowiedzieć po prostu. To on ma być tą właśnie twarzą bezpieki. Po prostu kierownictwo liczyło, PZPR liczyło na to, że tego Różańskiego postawią. On się idealnie do tego nadawał. No, mówiliśmy o tym, dlaczego idealnie się do tego nadawał. Do tego, żeby być właśnie tą twarzą właśnie tych zbrodni stalinowskich. I rzeczywiście zostaje aresztowany w listopadzie 54 roku, staje przed sądem, chwilę później po nim, na przełomie 55-56 roku, stają przed sądem jego podwładni z grupy specjalnej, między innymi Józef Dusza, ale co jest istotne, proszę Państwa, oni nie są sądzeni za to, że maltretowali na przykład Witolda Pileckiego czy żołnierzy Polskiego Podziemia. Nie, oni są aresztowani za to, że maltretowali działaczy komunistycznych w okresie właśnie poszukiwania wroga wewnętrznego. W 1956 roku, pomimo tego, że Różański jest skazany na kilka lat więzienia, prokurator uznaje, że trzeba przeprowadzić rewizję. No i wtedy jest szykowany ten duży proces. Jest aresztowany Anatol Fejgin, zostaje aresztowany Roman Romkowski, no i we wrześniu 1957 roku mamy ten duży proces Różańskiego, Fejgina, Romkowskiego, w którym ci trzej po prostu są postawieni przed sądem, są oskarżeni. No i zostali skazani na kilkanaście lat pozbawienia wolności. Wszyscy trzej wychodzą w 1964 roku. Jak mi opowiadał zięć Różańskiego, z którym rozmawiałem, Andrzej Tumialis, kiedy Różański stanął w domu na ulicy Niepodległości, to nikt się go nie spodziewał, w jego mieszkaniu na ulicy Niepodległości, nikt się nie spodziewał tego, że Różański wyjdzie. Po prostu stanął wychudzony, wynędzniały Różański, aczkolwiek w tym więzieniu i tak było mu lepiej niż bardzo wielu jego ofiarom. No i Różański właśnie szuka pracy, znajduje w Naczelnej Organizacji Technicznej go nie chcą. Tam składa papiery, ale kierownik Naczelnej Organizacji Technicznej powiedział, że nie, że przecież za chwilę mi zarzucą, że ja zbrodniarza zatrudniam. No i pracuje między innymi w Mennicy Państwowej. I co jest istotne, jest również inwigilowany, tak jak wielu funkcjonariuszy MBP żydowskiego pochodzenia, w ramach tej narastającej czystki antysemickiej jest również od połowy lat 60. inwigilowany. Najpierw jest inwigilowany ze względu właśnie na swojego zięcia,
który jest tam troszeczkę niepokornym tam dziennikarzem warszawskim. No i Różański zaczyna inwigilowany, ale później, kiedy zbliża się rok 68 i od 68 roku SB wstawia w jego otoczenie tanich współpracowników i wtedy wyłania się taki obraz Różańskiego, takiego bandyty, ale już zgorzkniałego, z którym już nikt nie chce gadać, o którym zapomnieli jego koledzy. Tak naprawdę to też pokazuje fenomenalnie lata 60. W latach 60. bardzo często nagrywani są działacze partyjni, a nawet właśnie byli funkcjonariusze, którzy opowiadają, jak na przykład tam zaczynali organizować aparat bezpieczeństwa. Jest w Archiwum Magnowych cały materiał właśnie z tych nagrań. Różańskiego nikt tam nie zaprasza. Tam rozmawia Czaplicki, Jurkowski, czyli też również osoby pochodzenia żydowskiego, ale Różańskiego nikt nie zaprasza, o Różańskim nikt nie myśli. I Różański tak po prostu, oczywiście on próbuje jeszcze wśród tych tajnych współpracowników, czyli osobom, które ufa, zaczyna opowiadać, że on ma jeszcze jakieś wpływy, że coś tam jeszcze może, ale tak naprawdę już jest starym, zgorzkniałym człowiekiem, pozbawionym władzy. Wspomina, i to też jest istotne, wspomina z wielką tutaj atencją czasy Bieruta. Zawsze opowiadał o Bierucie jako to, że to był taki wspaniały mąż stanu, który prowadził tak pięknie Polskę do komunizmu. I to też pokazuje, jakim Różański był człowiekiem. Generalnie podobno szykował się do pisania jakichś wspomnień. Do tej pory tych wspomnień się nie udało odnaleźć. Są maszynopisy w Archiwum Magnowych, udało się odnaleźć maszynopisy takich różnych jego przemyśleń i tak dalej, natomiast to nie są żadne wspomnienia. I generalnie tak naprawdę Różański umiera w całkowitym zapomnieniu w sierpniu 81 roku. A na nagrobku, i to też jest też chichot historii, nagrobku, jego grób znajduje się na cmentarzu przy ulicy Okopowej, widnieje imię, nazwisko, data urodzenia i data śmierci, napisane adwokat. Nic więcej, jest obok niego spoczywa jego matka i obok jego spoczywa jego żona. Proszę Państwa, czekamy na monografię autorstwa pana Pawła Sztamy, czekamy na także duży biogram w Leksykonie Bezpieki pod redakcją doktora Witolda Bagińskiego, pani Magdy Dźwigał. Moim Państwa gościem był Paweł Sztama, Biuro Badań Historycznych w Warszawie. Rozmawialiśmy o Józefie Goldbergu Różańskim. Dziękuję. Bardzo dziękuję.